Witam wszystkich ponownie, tu Punio 7. W ostatnim odcinku You Have to Win the Game przegraliśmy grę, ale co? Nie poddajemy się. Wierzymy w to, że możemy wygrać tę grę, możemy wygrać. Jeżeli postaramy się bardzo, a bardzo się postaramy, tym razem na pewno będzie lepiej. Tym razem na pewno wygramy grę. Nie odpuścimy, dopóki nie wygramy. O tak, już widzicie te wielkie banery. Gratulacje, wygrałeś grę. O tak, ja je widzę. I nie spocznę, dopóki nie staną się rzeczywistością. Dobra, idziemy odzyskać naszą pierwszą moc. Bierzemy nasz młot, idziemy do kraba. On nas nie powstrzyma od wygrania gry. O nie, o nie. Gdzie teraz? Pamiętacie, gdzie dalej się szło? Ja już pamiętam. Wierzcie mi, pamiętam. To na pamięć. A wręcz na bardzo, bardzo, bardzo solidną pamięć. Ponieważ już przeszedłem tą grę wcześniej. Ale zanim ją przeszedłem, przegrywałem. O tak, wierzcie mi, przegrywałem wiele razy, bo ciągle coś mi umykało. Ciągle czegoś nie znalazłem. Ciągle coś źle zrobiłem i przegrywałem wiele razy. A potem zaczynałem ponownie. W końcu przeszedłem grę. I tak będzie tym razem. Też przyjdzie mi grę. Może za godzinę, może za dwie, ale w końcu ją przyjdziemy, zobaczycie. Tylko musimy pójść w tę stronę. I zebrać parę kolejnych dzwonków. Ponieważ w ten sposób wygrywa się grę. Zbierając dzwonki. Przechodząc przez portale, zbierając rzeczy. Przeskakując przez różne dziury. Tak, w ten sposób wygrywa się gry. Gry nie wygrywają się same. O nie. Trzeba je wygrać samemu. Ponieważ one za ciebie tego nie zrobią. Okej, druga moc. Wiecie co? Teraz to oznacza... Oznacza, iż... Ta... Iż znowu idziemy do mojego ulubionego pokoju. Po raz trzeci. Jeżeli chcesz wygrać grę, musisz najpierw dać się przez nią sponiewierać. Przechodząc ten sam najtrudniejszy i najbardziej wkurzający... Może najtrudniejszy, nie. Najbardziej wkurzający pokój w grze 3 razy. Ponieważ inaczej nie da się wygrać gry. Musisz być silniejszy od niej. Kazać siłę woli i umiejętności, czyli coś, czego nie pokazuję ja w tym momencie. Ale nie możesz się poddawać, nawet jeżeli byś umierał 5 razy na sekundę, tak jak ja w tym momencie. Nie poddawaj się, jesteś w stanie wygrać grę. Okej, dobra. Znowu oczekujemy odpowiedniego momentu, czyli na przykład ten, który był przed chwilą, ale skopałem. To by się nie udało. Okej, siedzimy tutaj, oczekujemy na momentu na wygranie. Wygranie? Może nie teraz wygranie, o tyle co przejście tego cholernego poziomu. Jej, udało się, okej. Teraz idziemy tutaj, na dół. Idziemy po podwójny skok. Ponieważ on będzie nam potrzebny do wygrania gry. Tak, tak, tak. Wszystko jest potrzebne do wygrania gry. Wszystko. Jeżeli nie możesz czegoś zdobyć, nie poddawaj się. Próbuj dalej. Musisz zdobyć wszystko, jeżeli chcesz naprawdę wygrać grę. Bo co to za zwycięstwo, jeżeli nie jest prawdziwym zwycięstwem? Prawdziwe zwycięstwo jest trudne, rodzi się w bólu i krzyku słabych, którzy poddali się, mówiąc: tego nie mogę zdobyć, więc się poddam. Pójdę pograć jakąś łatwiejszą grę, która powie mi: wygrałeś grę, ponieważ uruchomiłeś grę. Albo wygrałeś grę, ponieważ nacisnąłeś jakiś przycisk wygrania gry. O nie, to nie jest ten typ gry, nie jest ten typ ludzi. Ten typ ludzi zasługuje jedynie na nasze politowanie.
dla nas, prawdziwych graczy, którzy potrafią wygrywać gry naprawdę. Potrafią nie spać dniami, męcząc się z trudnymi poziomami, które wciskają ich w glebę, pokazują, jak marne jest ich życie i egzystencja. Jak marni oni w ogóle są. Ale prawdziwi gracze się nie poddają. Na tym polega sens wygrania gry. Żeby pokonać grę, musisz pokonać samego siebie. Okej, mamy już wszystkie power-upy. Jeszcze musimy się wydostać z tego pomieszczenia. Mojego ulubionego... Nie, drugiego mojego ulubionego pomieszczenia w grze. A mówiąc ulubionego, mam na myśli znienawidzonego. O, co to było? Tak. Fraps przełączał pliki. Tak, teraz tutaj. I hop, już się udało. To jest Tilda. Widziałem to już, widziałem. Okej, to gdzie teraz idziemy? Teraz idziemy wygrać grę. O tak, czujecie to? Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Idziemy tutaj, teraz na górę. A teraz chyba w lewo. Tak, w lewo. Przez serię pomieszczeń, których nienawidzę. Ale cóż, na tym polega gra. Nie wszystko musi być proste, nie wszystko musi być łatwe. Tak jak to pomieszczenie. No nie jest proste i łatwe, ale da się je przejść. Tutaj już byliśmy. W sumie wszędzie już byliśmy, więc tutaj też już byliśmy. Więc mogę tak mówić, nieskończoność teraz. W sumie w skończoność. O, widzicie, tutaj też już byliśmy. A, tam też już byliśmy. I wiemy już, że koty nie znają magicznego słowa. Byliśmy u nich, zapytaliśmy się ich. Koty milczą. Jak ktoś milczy, nie może znać magicznego słowa. A poza tym koty nie umieją pływać. Może niektóre umieją. Może te, które znają magiczne słowo, umieją pływać. Gdzie idę? W dwóch stronę idę. Teraz pójdziemy tędy. Teraz tędy. I tędy. O, pamiętacie to, jak też byliśmy. O, i tutaj byliśmy. I tam byliśmy. A tutaj na górze też byliśmy. Niestety tutaj też byliśmy. Wow, całkiem łatwo poszło. Okej, gracze, szykujcie się na koniec. Ponieważ niedługo wygramy grę. Jestem tego pewien. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Czy znamy magiczny symbol? Tak, znamy. Widzieliśmy go już co najmniej dwa razy. Znamy magiczne słowo? Tak, też znamy. Też już je widzieliśmy. A czy wy widzieliście magiczne słowo i symbol? Widzieliście, jeżeli oglądaliście. Może nie wiecie, że one były magiczne. Ale są. Czego ode mnie chcesz? Najpierw wywołam magiczny symbol, czyli Tyldę. A teraz wpiszę magiczne słowo, czyli Arka. Otwórz się, Sezamie. Win! Jest! Zwyciężyliśmy! Gratulacje! Wygrałeś grę! Czas gry 53 minuty 27 sekundy. Śmierci 261. Całkowite? 100%. A winner is you! Yay! Wygraliśmy grę. Fajnie, wygraliśmy grę. I to tyle. No cóż, wygraliśmy grę. Świetnie, super. Cóż. No i to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. To było
You have to win the game, które udało nam się wygrać, więc dziękuję wszystkim za cierpliwość i za uwagę przy oglądaniu tej gry, jak udało mi się ją wygrać. Zwycięstwo jest moje. Jeszcze raz dziękuję i na razie.